Witam wszystkich widzów telewizji Głubczyckiej. Dzięki uprzejmości pana Mariana to możemy przekazać informację o tym, co się dzisiaj w sali na skrzyżowaniu odbywa. Otóż tradycyjnie spotykamy się, to znaczy my, członkowie Stowarzyszenia Kresowian Głubczyckich, oddziału Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, na tradycyjnym opłatku kresowym. To spotkanie ma na celu zebranie naszych członków w jednym miejscu. Mam nadzieję, że to będzie w miłej, sympatycznej atmosferze, w sympatycznej scenerii, po to, aby mogli sobie przypomnieć to wszystko, co jest związane i z kresami, i ze świętami, i z tym tradycyjnym opłatkiem. Prawdopodobnie dzisiaj w naszym spotkaniu będzie uczestniczyło około 80 osób, w tym również goście szczególni. Wymienię chociażby tutaj obok mnie, nawet w tej chwili przechodzi ksiądz Grzegorz z parafii w Sokolnikach koło Lwowa. Przyjechał w zasadzie już zespół wokalno-muzyczny ze Zbaraża, 11 osób, którzy to chórzyści i z członkowie tego zespołu wystąpią z takim koncertem kolęd polskich i ruskich. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie czynnikiem takim integrującym nasze środowisko, ale i też podtrzymującym to wszystko, co jest związane z historią kresów, z tym, czym się zajmujemy, również i w sposób taki jak konkursy, spotkania, sympozja i tym podobne. Uważam, że takie spotkania są celowe, pożądane i po to je tutaj organizujemy. Bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być wśród kresowian. Przyjechałem z Lwowa, a dokładnie na granicy Lwowa a Sokolnik, tam powstaje parafia świętego Jana Pawła. Dlatego pozdrawiam serdecznie nie tylko Lwowian, ale szczególnie tych, którzy pochodzą z Sokolnik. W ich miejscowości będzie nowy kościół. Nasza wspólnota jest nieliczna, ale pełna życia i naprawdę Lwów żyje, odmładza się i o was pamięta. Niech puste miejsce przy stole nie będzie li tylko symbolem. Słowo staje się ciałem, miłość wielka naszym udziałem. Dziecię Boże, pełnia łask, zbawienia nadszedł czas. Opłatek biały i życzenia w tę noc niezwykłą, tajemną. Kolędy, święta rodzina, dla wszystkich Boża dziecina. Tymczasem z wielką radością oddaję głos panu prezesowi Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, panu Edwardowi Wołoszynowi, który dokona prezentacji zaproszonych gości. Dziękuję bardzo. No, myślę, że ten utwór, który mieliśmy przed chwilą możliwość wysłuchać. Panie Zbyszku, prosimy bardzo tutaj koło pana Kazimierza. O, dziękuję bardzo. Wprowadza nas już trochę w tę atmosferę spotkania kresowego i opłatkowego. Ja chcę wszystkich państwa bardzo serdecznie przywitać na tym naszym spotkaniu. No i też państwo pozwolą, że dokonam prezentacji naszych gości takich szczególnych. Dokonuję tego w imieniu członków naszego Stowarzyszenia Głubczyckiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. A zatem bardzo serdecznie witam czcigodnych księży, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu. Księdza Adama Szumkę, kapelana Głubczyckich Kresowian. No i dosyć szczególnego gościa chciałem państwu przedstawić i powitać, mianowicie księdza Grzegorza, który jest proboszczem parafii Sokolniki Lwów. To jest miejscowość, która nazwa tam odpowiada w okolicach Lwowa. Ksiądz Grzegorz jest gościem Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyńsko-Kozielskich i z delegacją tegoż stowarzyszenia przyjechał tutaj do nas. Cieszymy się bardzo. Proszę państwa,
pana Zbigniewa Ziółko, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, dziękujemy za gościnę w Domu Kultury, za to, że no, możemy liczyć zawsze na skorzystanie z sali wraz również i ze znaczącą pomocą organizacyjną. Bardzo serdecznie witam starostę Głubczyckiego, pana Józina Kozinę. Przepraszam. Po starej znajomości szkolnej. Witam burmistrza Głubczyc, pana Adama Krupę. Witam pana Kazimiera Nauczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach i wiceprezesa naszego stowarzyszenia, właściwie głównego organizatora dzisiejszego spotkania. Proszę państwa, przejdę teraz do gości związanych z działalnością kresową. Bardzo się cieszymy, że dotarli do nas państwo Danuta i Jan Skalski, Skalscy. Pan Jan jest prezydentem Światowego Związku Kresowian. Małżonka pana Jana, pani Danuta Skalska, jest znaną w Polsce działaczką w tej przestrzeni kresowej, a szczególnie z racji tej, że jest redaktorem Lwowskiej Fali w Radiu Katowice. Witamy państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, chcę serdecznie powitać przedstawicieli organizacji kresowych z zaprzyjaźnionego Kędzierzyna Koźla, z prezesem panem Witoldem Listowskim, który jest prezesem tegoż stowarzyszenia, ale również jest prezesem Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Nie wiem, czy do końca tę nazwę dokładnie podałem, ale tak to też jest. Wraz z koleżanką i z kolegą reprezentującym właśnie Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Kozielskie. Bardzo serdecznie witam pana Józefa Sadowskiego z małżonką z Raciborza. Witam również prezesa, jeśli to tak się tam nie zmieniło, Sybiraków Raciborskich. O, tak, damy. Bardzo serdecznie witam panią Elżbietę i Kingę Błaszczak z sąsiednich Pawłowiczek, którzy również współpracują. Pani do nas dotarły. Proszę państwa, w sposób też szczególny chciałbym przywitać gościa, który też zajmuje się tematyką kresową, ale nie tylko. A w dniu dzisiejszym, oprócz tego, że zaszczycił nas swoją obecnością, właściwie zaszczyciła, bo mówię o pani Marii, profesor Marii Kalczyńskiej z Politechniki Opolskiej, bo pani profesor jest już w Głubczycach od godziny bodajże 11.30, a przyjechała po to, aby pozbierać materiały dotyczące losów kresowian, rzemieślników, którzy przyjechali tutaj na ziemię głubczycką. Domyślamy się, proszę państwa, że pozbiera materiały i opisze te losy i będą one już no, utrwalone w taki sposób, że można będzie kiedyś skorzystać. Podobnie jak i inni. Proszę państwa, pani Maria Kalczyńska przyjechała do nas wraz z mężem, który obok pani Marii siedzi. Także witamy pana też. Proszę państwa, w międzyczasie doszła pani Ludmiła Czejenowa, która reprezentuje Wołynian czeski. Rusina, Knowa, bo to tak pani mieszka w Rusinie, a może trochę też i Knowie, szczegółów nie znam.
ale współpracujemy tutaj w tej sferze kresowej również i z czeskimi kresowianami, dokładniej wołynianami czeskimi. Proszę Państwa, no i w sposób też szczególny chciałbym przywitać zespół, który do nas dojechał, ze Zbaracza, zespół wokalno-muzyczny, który tutaj siedzi z mojej lewej strony. O. No, jechali tutaj trochę do nas długo, ale wygląda na to, że jeszcze nie w najgorszej formie dojechali, także oczekujemy dobrego i sympatycznego występu. W deklaracji, kiedy wcześniej rozmawialiśmy na ten temat przyjazdu tego zespołu do nas, było to, że przyjadą z koncertem kolęd. I ich kolęd, i naszych polskich. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A proszę Państwa, oczywiście wszystkich członków naszego stowarzyszenia bardzo serdecznie też witam jeszcze raz. A zawodowo jest polonistką w Zespole Szkół Mechanicznych w Kutycach, a tak trochę prywatnie to moja uczennica też, prawda, kiedyś. To właściwie ona się tutaj jakby zaprezentowała, bo wyrecytowała wiersz. I również to się mieści w jej tej działalności kulturalnej, którą prowadzi u nas, bo potrafi te wiersze napisać. Czuję się poniekąd jak uczennica, prawda? Tak wyrwana do odpowiedzi, ale cieszę się, że możemy razem tutaj być. Zresztą jestem kresowianką i z całym sercem jestem tutaj obecna w tym towarzystwie. Sympatyzuję z kresowianami. Moi drodzy, rzeczywiście czas na to, by głos zabrali księża. Zatem myślę, że zaczniemy od naszego kapelana kresowego. Drogi panie, i raz wespół z panem, z księdzem Grzegorzem, księdzem Grzegorzem Skalikiem, przybyłem z Lwowa. Zapraszam serdecznie tutaj, drodzy księża. Proszę o zabranie głosu, bo sprawa duchowa jest. Pan dyrektor może usiąść. Zanim tu księża podejdą, ja pozwolę sobie nutkę sentymentu w stronę kresów. Osobista refleksja. Moje kresy. Kresy nostalgiczne, kresy sentymentalne. Przez Głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa od lat wielu popularyzowane. Poezją, pieśnią czczone, otoczone kultem. Obrazach przywoływane, malowane akwarelą i na płótnie. Kresy idylliczne, także refleksyjne, te pełne zadumy, jak też smutku, goryczą i piołunem. W sferze sakrum i profanum istniejące, we łzach naszych praojców, za dawną Rzeczpospolitą tęskniących. Kresy w losach Polaków wypędzonych z ojczyzny, w symbolicznej grudce ziemi, w wierze przodków, jakże pełnych nadziei. Drogi ksiądz kapelan Adam Szupka, kustosz Bogdanowickiego Sanktuarium Maryny. Dziękuję. Zapłać. Teraz się boję, żeby znowu mi powiedzieli, ale znowu to kazanie przedłuża. Ale to przedłuża kazanie. Będziemy czas mierzyć. Kochani, bardzo się cieszymy, że jesteśmy w takim gronie i tworzymy taką wspólnotę rodzinną. Bo jeżeli mówimy o opłatku, o świętach, no to nam od razu przed oczy nasza rodzina, z której się wywodzimy. A ta rodzina była bardzo taką bogobojną rodziną, taką tolerancyjną rodziną i taką rozmodloną rodziną i rozśpiewaną. Zawsze ojciec rodziny przewodniczył całej ceremonii, mama szykowała posiłki, ale też czuwała nad tym, ażeby dzieci umiały ładnie śpiewać, kolędować, życzenia składać. Także dzisiaj to wszystko jest urzeczywistnieniem naszym. I zanim przystąpimy do tego naszego świętowania, troszeczkę akcentu takiego modlitewnego. Jeszcze chcę oddać głos tutaj naszemu gościowi z Lwowa, księdzu. Proszę. Ja pochodzę z Lublina. I kiedy byłem na parafii w Chełmie Lubelskim, to najlepszymi parafianie to byli ci, którzy pochodzili z Wołynia. Tam było dużo, tam jest dużo Wołyniaków. I kiedy zaproszono mnie do Równego na Wołyń, kiedy tam byłem, pomagałem pewne święta, byłem tak wzruszony też i śpiewami, że nie trzeba było dużo prosić.
Dlatego te wasze śpiewy, te śpiewanie kresowe jest bardzo mocne i pociągające. I dlatego też tutaj jestem. Kochani, jeszcze właśnie tak sobie przypominam, że przy każdej takiej wieczerzy wigilijnej, przy takim opłatku, zawsze było wzruszenie. Zawsze płynęły łzy, ale też te łzy, takie były wdzięczne łzy, bo że Pan Bóg pozwolił nam doczekać tych nowych świąt i przyszłości tego nowego roku. Pamiętaliśmy też przy stole o tych, którzy od nas odeszli. I my też, kresowianie, pamiętamy o tych, którzy zostali tam, na wschodzie. To byli nasi sąsiedzi. Pamiętamy o tych, którzy już tutaj zakończyli swój żywot. I dlatego taki nasz patriotyzm, ta jedność jest tak wspólna, jest tak umocniona, że tego się nie wstydzimy. Chociaż mogą się z nas czasami naigrywać, że my jesteśmy tacy romantyczni, że my jesteśmy tacy i tacy, ale to nas bardzo pobudza do tej lepszości, że jesteśmy naprawdę ludźmi uczciwymi, sprawiedliwymi, pobożnymi i kulturalnymi. Dlatego bądźmy nadal tacy sami. Ja dziękuję za zaproszenie, aczkolwiek czuję się tu nie tylko ze względu na to, że jestem gospodarzem obiektu, ale ze względu na to, że w 50% też jestem kresowiakiem, bo moja mama urodziła się w Busku, a potem się wywoływała do dorosłości właśnie we Lwowie i tam mieszkała, dlatego jest mi Państwa niezmiernie zawsze miło gościć i proszę Państwa, cieszę się, że są wśród nas nie tylko ci, którzy jeszcze pamiętają tamte miejsca, ale ci, którzy już są potomkami, bo ja sam niedawno miałem okazję być właśnie we Lwowie i mimo trudności różnych dotarłem do miejsca, gdzie moja mama mieszkała i pamiętam, że mój kolega, który był ze mną, bo kręciłem to miejsce kamerą, mówi do mnie, a włączyłeś kamerę? Ja mówię, no co, mnie się pytasz, czy włączyłeś kamerę, gdzie ja się zawsze filmowaniem zajmowałem, ale sprawdziłem i okazuje się, że wzruszenie tak mi zakłóciło normalną działalność, że nie włączyłem kamery, a ja mówię, skąd wiedziałeś? Ja mówię, bo miałem to samo, jak zobaczyłem dom rodzinny moich rodziców. Dlatego, proszę Państwa, są to niesamowite na pewno wzruszenia. Sam to przeżyłem i wspominanie, a bycie tam to już są zupełnie inne kwestie, mimo że nie znałem tamtych terenów, ale proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Ja tak jak mówię, bardzo się cieszę. Cieszę się, że może z nami tutaj gościć ten zespół, który przyjechał ze Zbaraża, bo nie byłbym człowiekiem związanym z kulturą, gdyby mnie takie akcenty kulturalne nie cieszyły i że możemy tutaj razem pobyć. A proszę Państwa, chciałem w imieniu Marszałka Województwa, Przewodniczącego Sejmiku, no i oczywiście swoim i służbowym, i prywatnym, życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, żeby się Państwa wszystkie marzenia spełniły, żebyśmy mogli żyć spokojnie i żebyśmy się mogli nawzajem do siebie wszyscy uśmiechać i żeby przede wszystkim zdrowie nam dopisywało, bo ja mówię zawsze, jak zdrowie będzie, to na wszystko będą chęci, będzie ochota i będzie wszystko możliwe do zrobienia. Tego Państwu życzę i dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, zawsze to podkreślałem, że po moim wychowawcy i po księdzu Adamie Szubce, który jest moim mentorem, jeżeli chodzi o kresy. On właściwie paręnaście lat temu zaszczepił te, wtedy kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, zainteresowanie kresami. Bardzo trudno jest coś odkrywczego i ciekawego powiedzieć. Ja przede wszystkim w imieniu samorządu serdecznie witam wszystkich gości. Bardzo się cieszę, że nasza ziemia gości tylu znamienitych kresowiaków. Witam naszych kresowiaków. Głubczyce to jest powiat głubczycki, to jest powiat kresowy w 95%. Musimy pamiętać o tym, skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie, jaka jest nasza tradycja i my to robimy. Robią to właśnie tacy ludzie, którzy są zaangażowani w tym naszym stowarzyszeniu. Za to trzeba im podziękować w imieniu władz samorządowych. Natomiast Państwu, wszystkim naszym mieszkańcom, gościom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia, abyśmy mogli jak najdłużej w tej takiej dobrej atmosferze spotykać się tutaj w Głubczycach czy na innych imprezach, które organizują kresowie.
Już dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa na dożynki w Głubczycach. One będą w Bogdanowicach, a myślę, że drugi dzień, bo to będzie sobota, drugi dzień, to jest koniec sierpnia, ostatnia sobota i niedziela sierpnia. Ten drugi dzień w niedzielę zrobimy takie dni kresowe. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Śląsk w pełnym składzie. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Prosimy teraz pana Jana Skalskiego, prezydenta Światowego Związku Kresowian, o parę słów. Proszę pana. Drodzy przyjaciele, ten rok, który w tej chwili zaczynamy, jest rokiem szczególnym. Chciałbym tradycyjnie, tak jak i moi poprzednicy, życzyć Państwu zdrowia. Jeszcze raz zdrowia. Oraz wytrwałości. Tej wytrwałości, abyśmy mogli spełnić nasze oczekiwania i marzenia. Marzenia i oczekiwania, które rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku, kiedy Polska stała się Polską. I w tym oczekiwaniu, w tej wytrwałości życzę Wam wielu sukcesów, bo każdy z nas osobna, wszyscy razem życzymy naszej ojczyźnie, aby była wielką, mądrą zbiorowością swoich obywateli. Jeszcze raz życzę Wam zdrowia do siego roku. Prezes Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyńsko-Kozielski i Partii Rzecznego Związku Szanowni Państwo, w imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie oraz Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu chciałbym najpierw podziękować za zaproszenie, a jednocześnie życzyć Państwu wszystkiego najlepszego w tym nowym 2016 roku. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, czego powinniśmy sobie życzyć kresowianie. My, kresowianie, powinniśmy sobie życzyć, by Sejm Rzeczypospolitej w tym roku przyjął kilka bardzo ważnych uchwał. A pierwsza uchwała dotyczy uznania ludobójstwa Polaków na Kresach jako zbrodnie ludobójstwa, a nie jakieś tam znamiona, jak to było parę lat temu. Chcielibyśmy, żeby Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę ustanawiającą 11 lipca jako dzień, jako święto pamięci ludobójstwa Polaków na Kresach. I chcielibyśmy, żeby w Warszawie w końcu powstał pomnik pamięci ludobójstwa Polaków na Kresach. Nie gdzieś tam na ogródkach działkowych, tam gdzie jest ten skwerek i tam gdzie w tej chwili postawiono taki murek pamięci, nie wiadomo czego on dotyczy, ale chcielibyśmy i będziemy tego żądać, żeby ten pomnik, który jest już gotowy, stanął w centrum Warszawy. Myślę, że kresowianie na to sobie zasłużyli. I tego życzę wszystkim kresowianom, tego życzę Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy tym, którzy zabrali głos i przechodzimy już do części stricte sakralnej, można by rzec, uroczystości. Bo oto przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty, że jako mówi wam wszystkim dawne odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota. Oto, co czynić wam każe, miłość największa cnota. Jan Kasprowicz. Za przeżywania tego niezwykłego momentu dzielenia się opłatkiem, tej modlitwy, bo Chrystus się narodził. Ten Chrystus, który jest naszym Zbawicielem. Ten Chrystus, który nauczył nas modlitwy i w ważnych chwilach naszego życia trwamy zawsze na modlitwie, upraszamy wszelkie dobro, łaski, zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa. I ten opłatek, to jest opłatek rodzinny. My jesteśmy taką rodziną, rodziną kresową.
gdzie mamy takie piękne tradycje i taką serdeczność, taki uśmiech. To jest to. Zachowujmy, przekazujmy to młodemu pokoleniu. Niech się nie wstydzą, że rodzice są ze wschodu, dziadkowie są ze wschodu. Kiedyś mówiono, a to hadziaje, to hadziaje. A hadziaj to gospodarz. To właśnie człowiek, który dba o życie, dba o dom, dba o gospodarstwo. I dlatego też bądźmy z tego dumni i cieszmy się. A teraz może poprosimy o to, żebyśmy wstali dla powagi i rozpoczniemy tą sakralną modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. To Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, do wieki wieków. Przeżyli Wigilię, nie było przeżywania świąt, gdybyśmy nie pamiętali o naszych zmarłych, ani wszystkich naszych zmarłych, naszych rodzin, wszystkich zmarłych, naszych przyjaciół, kresowian. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech najświeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech najświeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech najświeci. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A jeszcze tak na rozpoczęcie. Opłatkiem będziemy dzielić się najbliższymi. Nie będziemy tak robić tutaj takiego rozchodzenia się, ale wiadomo, że życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego. Jeszcze przy wieczerzy wigilijnej jest śpiew kolęd, ale to już poprosimy. Tak właśnie, poprosimy zespół o wykonanie. Царю, царю, не.
Boże, nas i te dary, które swojej dobroci spożywać będziemy. Naucz nas dzielić się z głodnymi i z potrzebującymi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg zapłać księżom, Bóg zapłać księżom. Tymczasem połamiemy się symbolicznie opłatkiem.